Liczby zespolone, przykład drugi. Liczby zespolone można przedstawić w trzech różnych postaciach. Kanonicznej, inaczej nazywanej kartezjańską lub algebraiczną, na przykład pierwiastek z trzech plus j. Trygonometrycznej, na przykład 2 kosinus pi szóstych plus j sinus pi szóstych. Lub wykładniczej, na przykład 2 e do potęgi j pi szóstych. Wszystkie widoczne teraz postacie są postaciami dokładnie tej samej liczby i są sobie równoznaczne. Jak więc zamienić jedną postać na drugą? Zobaczmy na przykładzie przed chwilą przedstawionej liczby pierwiastek z 3 plus j. Jeśli tę liczbę przedstawimy na płaszczyźnie zespolonej, gdzie pozioma oś będzie przedstawiać część rzeczywistą, a pionowa urojoną, to zobaczymy, że liczbę tę można zapisać za pomocą długości wskazują opisującego oraz kąta nachylenia jej do osi RE. I właśnie te dwa parametry opisują liczbę zespoloną w postaci trygonometrycznej. Ogólna jej postać to moduł liczby, czyli długość wskazu razy kosinus kąta plus j razy sinus kąta. Tak więc potrzebujemy moduł liczby pierwiastek z 3 plus j. Moduł, czyli inaczej wartość bezwzględna, obliczamy ze wzoru pierwiastek a kwadrat plus b kwadrat, gdzie a jest częścią rzeczywistą, a b częścią urojoną. Moduł danej liczby zespolonej to pierwiastek z 3 kwadrat plus pierwiastek z 1 kwadrat. Co dalej równa się pierwiastkowi z 4? Czyli 2. Potrzebny nam jest jeszcze kąt fi. Na rysunku widzimy, że sinus kąta fi to b podzielone przez moduł. A kosinus kąta fi to a przez moduł. W naszym przypadku sinus fi to 1 druga. A kosinus fi to pierwiastek z 3 przez 2. Kąt fi leży zatem w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych, a jego wartość to pi szóstych. Co można łatwo odczytać na przykład z tabeli wartości funkcji trygonometrycznych. Mamy tu już wszystkie informacje potrzebne do przedstawienia tej liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej. Podstawiając do postaci ogólnej otrzymujemy z równa się moduł z liczby razy kosinus kąta fi, czyli kosinus pi szóstych plus j sinus pi szóstych. Co zgadza się z tym, co widzieliśmy na początku. Przejście na postać wykładniczą jest bardzo proste, ponieważ wykorzystuje się w niej te same parametry, co w postaci trygonometrycznej. Jej ogólna forma to moduł z z razy e do potęgi j razy fi. Liczba pierwiastek z 3 plus j zapisana w postaci wykładniczej wygląda więc następująco. Z równa się moduł, czyli 2, razy e do potęgi j pi szóstych.